proszę o zachowanie spokoju. Bardzo proszę o zaprzestanie rozmów. Komisja Infrastruktury przedstawiła dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdanie to zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr 161-A. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący trzecie czytanie tego projektu ustawy. Komisja Finansów Publicznych przedstawiła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2012. Sprawozdanie to zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr 203. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w dyskusjach w pierwszym czytaniu przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie nad sprawozdaniami komisji o projekcie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2012, nad informacjami Rady Ministrów o działaniach podejmowanych w roku 2010 na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2010 na temat konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych na tle nierównego ich traktowania w zakresie podwyższania uposażeń w 2012 roku, a także nad sprawozdaniem Ministra Rozwoju Regionalnego z realizacji w 2010 roku Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz nad przedstawionym przez Radę Ministrów dokumentem Raport Polska 2011 – Gospodarka, Społeczeństwo, Regiony. Prezydium Sejmu proponuje również, aby Sejm wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w łącznej dyskusji nad dokumentami dotyczącymi realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, skutków obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, a także informacją Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Prezydium Sejmu proponuje także, aby Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w dyskusji nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Prezydium Sejmu proponuje również, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Za chwilę rozpatrzymy sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie. Następnie wysłuchamy sprawozdania Ministra Rozwoju Regionalnego z realizacji w roku 2010 Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Informacji Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju w latach 2007-2015 w roku 2010, a także przedstawionego przez Radę Ministrów dokumentu Raport Polska 2011 – Gospodarka, Społeczeństwo, Regiony. Ostatnim punktem rozpatrywanym w dniu dzisiejszym będzie informacja Rady Ministrów o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Jutro przeprowadzimy pierwsze czytania projektów ustaw o nasiennictwie, o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, o uchyleniu ustawy o Narodowym Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
dotyczących ustaw o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zawartych w drukach nr 17 i 182, o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, a także o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw. W dalszej kolejności planowane jest rozpatrzenie sprawozdań komisji o projektach ustaw o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a także o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W czwartek rano rozpatrzymy pytania w sprawach bieżących. Kolejnym rozpatrywanym punktem będzie informacja bieżąca. Informuję, że Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia na bieżącym posiedzeniu informacji w sprawie podejmowania przez Ministerstwo Środowiska inicjatyw pomagających we wprowadzeniu przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazującej tzw. władztwo nad odpadami samorządom gminnym, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. Następnie przeprowadzimy pierwsze czytania obywatelskich projektów ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także o zachowaniu przez państwo polskie większościowego pakietu akcji grupy LOTOS S.A. W dalszej kolejności rozpatrzymy sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2012, a także o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. W piątek rano przeprowadzimy głosowania. W bloku głosowań rozstrzygniemy wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o punkt w brzmieniu informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zagrożeń dla stanu finansów publicznych w Polsce, a także przeprowadzimy trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Po głosowaniach wysłuchamy informacji rządu na temat konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych na tle nierównego ich traktowania w zakresie podwyższania uposażeń w 2012 roku. W dalszej kolejności w łącznej debacie wysłuchamy sprawozdania Rady Ministrów z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także informacji Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.